Kończyliśmy właśnie spacer szlakiem Adama Mickiewicza po Paryżu i nawet szlakiem wielu innych polskich romantyków, chociaż oczywiście bezpośrednim motywem tej balady, tego spaceru, jest 200-lecie romantyzmu polskiego, wydanie balad i romansów i postać Adama Mickiewicza. Tak więc byliśmy w kilku adresach związanych z jego życiem w Paryżu, a spędził tutaj 23 lata. Zaczęliśmy wszystko przy Teatrze Komicznym francuskim, a więc w okolicach ulicy Richelieu, w okolicy Placu Zwycięstw, w okolicy Kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, w różnych takich miejscach i przemieszczaliśmy się coraz bardziej w stronę Sekwany na nadbrzeże, na ulicy Sekwany numer 61. Do dziś istnieje na budynku piękna tablica upamiętniająca pobyt Mickiewicza tamże, bo tam właśnie pilnował wydania Pana Tadeusza. I jest tam również cała informacja taka już poczyniona przez miasto Paryż, gdzie opisane jest jego życie, po to, by przemieścić się w stronę już Wyspy Świętego Ludwika, w stronę Kolegium Francuskiego, gdzie był wykładowcą przez 4 lata, a profesorem przez lat 12 i by zakończyć tutaj, przy Bibliotece Polskiej, gdzie oczywiście bywał i spotykał wielkich tego świata, wielkich Polaków, ponieważ księcia Adama Czartoryskiego, znakomitego pianistę, kompozytora Fryderyka Chopina, wielu, wielu innych sobie współczesnych. Nie wiem, na ile ten rok romantyczności sprawił, że poznali go bardziej, ponieważ my żeśmy się bardzo starali, by tak się stało. Zorganizowaliśmy narodowe czytanie w ramach projektu The Romantic w Galerii Celal w samym centrum Paryża, gdzie była ogromna taka prezentacja multimedialna i właściwie lektura taka imersywna na wielkim ekranie, realizowana przez Filipa Tłokińskiego, poemat Romantyczność w języku francuskim. Również te spacery, konkretnie ten dzisiejszy, jest taką formą popularyzacji. Staramy się też, by zawsze w Księgarni Polskiej były tłumaczenia jego poematów, jego poezji. Ale myślę, że nadal ta wiedza jest zbyt słaba, a to bardzo szkoda, dlatego że jest on równy Wiktorowi Hugo, jest równy Francisowi Byronowi, jest równy wielu słynnym europejskim postaciom. I tak jak tu uczestniczki spaceru przywoływały, nie wiem, Apollinarego czy Rimbaud, no to właśnie on jest na tym poziomie i zasługuje na taką wiedzę. Także obyśmy my, Polacy, pamiętali zawsze o nim i opowiadali Francuzom, innym narodowościom. Myślę, że taka popularna wiedza jest, że Mickiewicz wszystko, co miał napisać, tworzył raczej w Polsce czy też na ziemi litewskiej. Przecież wtedy to było jedno i to samo. Tymczasem największe właściwie dzieła, takie najbardziej znane, jak Pan Tadeusz, jak Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, powstały tu nad Sekwaną. I właściwie też z okresem początkowym życia w Paryżu zakończyła się ta płodność literacka Mickiewicza. Być może wpływ na to miał rozwój rodziny, w sensie pomnażanie się, obowiązki ojcowskie, które go spotkały, fakt, że na początku trudno im się żyło, musieli bardzo dużo wysiłku wkładać, by po prostu podtrzymać egzystencję i dopiero te wykłady w Kolegium Francuskim spowodowały jakąś taką stabilizację, ale poza okresem jeszcze szwajcarskim, kiedy to powstały liryki szwajcarskie, lozańskie, no to właściwie już nic wielkiego Mickiewicz nie napisał. Być może też tęsknota za ojczyzną miała na to wpływ. Wszystko o naszym programie i również o tych spacerach można dowiedzieć się na stronie internetowej Instytutu www.institutpolski.pl/paris. Albo googlując też można wyszukać. Także zapraszamy wszystkich do podróżowania po Paryżu przy pięknej pogodzie i odkrywaniu polskich szlaków tutaj.